Oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Księga Ezechiela, 34 rozdział, 11 werset. Pan mówi te prorocze słowa o ludziach z narodu izraelskiego, którzy w przyszłości nawrócą się do Boga. Nazywa ich swoimi owcami, daje im obietnicę, że będzie ich doglądał i że wprowadzi ich do swojego królestwa pokoju. Z Ewangelii Jana, 10 rozdział, dowiadujemy się, że także i nas, ludzi z innych narodów, zaliczy do swoich owiec. Jeśli tylko uwierzymy w Niego w trwającym obecnie czasie łaski. Oto ja sam. Słowa te uzmysławiają nam, że Pan Jezus dla nas jest zawsze osobiście obecny. I to mimo tego, że teraz przebywa cieleśnie w niebie. On nieustannie poświęca nam swoją uwagę. Być może są jednak takie chwile w naszym życiu, w których wydaje nam się, jakoby go nie było. Jest to jednak złudzeniem, spowodowanym zazwyczaj tym, że to my utraciliśmy z nim żywy kontakt i dopuściliśmy do powstania dystansu między nim a nami. By temu zapobiec, każdy dzień rozpoczynajmy i przeżywajmy z nim. Zatroszczę się o moje owce. Nie jesteśmy Panu Jezusowi obojętni, ponieważ On swoim życiem zapłacił za nas tak wysoką cenę, aby nas móc zbawić. Pan interesuje się każdym z osobna, także naszą pracą i rodziną. To dodaje nam motywacji, by o wszystkim, co tylko przeżywamy, powiedzieć Mu ufnie w modlitwie. Nikt nie potrafi tak uważnie słuchać jak On. Będę ich doglądał. Pan czuwa nad nami i chce nam pomóc. Potrafi znaleźć rozwiązanie każdego problemu. Zna odpowiedź na każde pytanie. Jest obecny każdego dnia po to, aby dać nam duchowy pokarm, wskazać nam odpowiednią drogę i aby towarzyszyć nam w każdej niedoli, która na nas przychodzi.